Witam, mam na imię Karol, a ty oglądasz temat tygodnia z rynku Forex. Dzisiaj tematem głównym będzie dolar amerykański. Zobaczmy, co w tym tygodniu wpłynęło na dolara. Z powodu informacji na temat gospodarki amerykańskiej, traderzy zwrócą szczególną uwagę na środowe spotkanie FOMC. Mimo, że analitycy nie spodziewają się, że decyzja o podniesieniu stóp procentowych zostanie podjęta już podczas tego spotkania, będą czujnie słuchać. Czy nie padnie jakaś aluzja dotycząca tego, co w tym temacie będzie działo się w grudniu? A ponieważ wiemy, że dla traderów to kwestia w rodzaju: kup plotkę, sprzedaj prawdę, przyjrzyjmy się, dlaczego będą aż tak przykuci do środowych komunikatów. Federalny Komitet do Spraw Operacji Otwartego Rynku, albo w skrócie FOMC, jest organem odpowiedzialnym za kształtowanie polityki pieniężnej dla rezerwy federalnej, czyli FED. Celem FED jest jak najwyższa stabilność cenowa i maksymalny poziom zatrudnienia, który planuje osiągnąć poprzez wyregulowanie krótkoterminowych stóp procentowych. Przy czym od roku 2012 funkcjonuje program QE, którego celem jest ożywienie gospodarki. W pewnym momencie Fed będzie musiał odpuścić sobie program luzowania ilościowego i pozwolić stopom procentowym wzrosnąć, a to będą dobre wieści dla byków dolarowych. Spoglądając wstecz, w sierpniu 2013 roku urzędnicy Fed popierali wzrost stóp procentowych aż do końca roku. Jednak zarówno krajowa, jak i międzynarodowa słabość gospodarcza może wszystko zepsuć, a urzędnicy zaczną uważnie obserwować dane dotyczące zatrudnienia. A zatem, co będzie dalej? Jeszcze dzisiaj zostaną, zostanie opublikowany wskaźnik zamówień na dobra trwałe? który określa kondycję amerykańskiego przemysłu. W piątek zostanie opublikowany kwartalny wskaźnik zmian kosztów zatrudnienia, a z kolei w następny piątek niezwykle ważny wskaźnik zmian w zatrudnieniu w sektorze pozarolniczym. Wszystkie te dane są kluczowe dla Fed. Stóp procentowych i ostatecznie dla dolara amerykańskiego. To wszystko w tym tygodniu. Komentuj i napisz nam, jak sądzisz, co zrobi Fed w związku ze stopami procentowymi. Czy wzrosną jeszcze w tym roku? Jestem Karol, a ty oglądałeś temat tygodnia z rynku Forex.